Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku cyklu Stalowe Wspomnienia. Dzisiaj wybieramy się w jeszcze dalszą podróż w przeszłość, bo do lat 50., 60., a naszym gościem jest pan Zenon Książek. Przygotowując się dzisiaj do wywiadu, no naprawdę, ogrom pana zasług i dokonań jest wielki i zastanawiałem się, od którego wątku zacząć, bo naprawdę, jeśli chodzi o szczególnie pracę trenerską, był pan oczywiście zawodnikiem znakomitym, ale jeśli chodzi o dorobek trenerski, no można by z tego sklecić kilka naprawdę pięknych życiorysów trenerów pracujących może w Ekstraklasie. Może nie aż tak. Ale zacznijmy jednak od kariery piłkarskiej i od jednego zdjęcia, które panu chciałem przypomnieć. Na pewno pan to zdjęcie zna. Tak, znam i mam nawet przy sobie. To jest zespół, który wszedł do drugiej ligi z grającym jeszcze trenerem Brzeżanczykiem. Rok 1955. Piąty. Jak pan wspomina ten okres? Bo pan dołączył do zespołu Stali Mielec tak, chyba właśnie wtedy, w 1955 roku. Tak. To był zespół, no, który no, piął się w górę, miał takie aspiracje, miał takie ambicje. Do tej pory no, bez większych sukcesów. Tam dwa lata wcześniej chyba wyeliminował Lecha Poznań z Pucharu Polski. No. Natomiast tutaj były duże ambicje, żeby iść do góry. Była presja, czy mieliście jednak trochę luźniej na treningach? Proszę pana, muszę zacząć od środowiska mieleckiego. To środowisko składało się właściwie z inteligencji technicznej ze względu na jakość produkcji WSK. Przede wszystkim inżynierowie, ekonomiści i w końcu muszę wspomnieć o dyrektorach naczelnych WSK. Tak, i fabryka, która no, dopiero też wznosiła się ku wyżynom. Tak, to było, przypomnijmy, 10 lat, tylko 10 lat po zakończeniu II wojny światowej. Tak. No więc, proszę pana, prężne i ambitne środowisko mieleckie składające się z tych różnych przedstawicieli zawodów łaknęli jakiegoś sukcesu, rozrywki nie tylko kulturalnej, nie tylko kino, ale i sportowej. No więc proszę pana, klub fabryczny, klub sportowy powołał taką kolektyw do spraw specjalnych, to znaczy do kaperownictwa całkiem po prostu. Wyruszyli ludzie na Śląsk po chłopców właściwie nikomu nieznanych, grających w A-klasach. Ściągali do nas, do klubu. I pierwszy ten zaciąg z tamtego czasu to był Henek Czylok, Waleska, Grześko, Juraszczyk, a później jeszcze doszedł Opiełka, ale to była, Latarz jeszcze był, ten pierwszy zaciąg. Proszę pana, ja byłem akurat po skończeniu studiów, wróciłem do rodzinnej Dębicy, uczyłem w szkole w technikum mechanicznym wychowania fizycznego, kontynuowałem grę w Wisłoce. No i jak tak jechali tam na Śląsk, po drodze była Dębica i... No, niech pan słucha. Tak, nie. No więc graliśmy wspólnie w jednej grupie w A-klasie, Stal Mielec. I... No, Wisłoka. Wisłoka, proszę pana. No więc trenerem Stali Mielec był już Brzeżańczyk, Antoni Brzeżańczyk. To był absolwent pierwszego kursu drugiej klasy trenerów. I tam właśnie Matias prowadził ten kurs. Wspomniany taki magister Stiasny. No i profesor Jesionka. Bardzo znane nazwisko. Tak, tak. O. Zresztą Michał Matias również. Pewnie gdzieś tutaj na pewno się jeszcze przewinie. A tak. Na naszych pewno. Rozmowach. Proszę pana. No więc mnie podczas meczu ze Stalą Mielec wypatrzył, powiedzmy w cudzysłowie, Antoni Brzeżańczyk i zażyczył sobie ściągnięcia mnie
do Mielca. No więc przysłali tego emisariusza do mnie z tą propozycją. Ja uczyłem już wychowania fizycznego, grałem w Wisłoce, a równocześnie byłem trenerem, bo mnie tak zaproponowali. Z jakąś stabilizację życiową pan już tak, miał. Tak, tak. Więc proponują mi to. Z jednej strony mi to imponowało, z drugiej strony mama była przeciwnikiem tej zmiany, bo mieszkałem w domu. Chciałam mieć syna blisko. Oczywiście, oczywiście. No ale wytłumaczyłem na mnie, ja niczym nie ryzykuję. Najwyżej jak mi się tam nie uda, to pracę w szkole w każdej dostanę. W tamtym czasie to nie było problemu. No więc zdecydowałem, proszę pana, pójść. A jak był Mielec postrzegany? Czy to było postrzegane jako pewien rodzaj awansu, pójścia w górę wtedy, czy jeszcze nie był na takim etapie? Nie, proszę pana, w tej samej klasie graliśmy. No właśnie. Tak. Tylko ja zauważyłem bardzo szybko to prężne, ambitne środowisko i możliwości. Poparcie z dyrekcji zakładu. Dyrektor Gronek, naczelny dyrektor, to był twórca potęgi, przyszłej potęgi Stali Mielec i wielki admirator sportu. No ale później może jeszcze o nim. No więc Rzęcik przysłał po mnie tego emisariusza. Zgodziłem się tytułem próby. Trafiłem tam. Rzęcik był takim trenerem w tym czasie, który stosował metody nigdzie jeszcze u nas w Polsce nieznane. Nigdzie. Proszę pana, myśmy trenowali z Grzeżańczykiem 3 razy dziennie. On długo stosował tą metodę. Tak, później jeszcze jak tak. pracował i on był za granicą. Nie tylko u nas. Tak, tak. On był naśladowany u nas w Polsce, ale i w Europie znany. Panie Senoje, ale on, jak pan przyszedł tutaj, był grającym trenerem. Tak. Dzisiaj też trudno sobie wyobrazić taką sytuację, jednak jest duże rozgraniczenie. Jak to wtedy funkcjonowało? Trener, kolega na boisku i trener, który proszę prowadzi pana. Trening. I jeszcze pan mówi, że taki słynący no, z takiej tak, żelaznej tak. ręki. Był bardzo wymagającym trenerem, ale miał taką zdolność łączenia ludzi, tworzenia dobrej atmosfery. Proszę pana, myśmy się początkowo buntowali przeciwko takim metodom szkoleniowym. Nikt tego nie znał. 3 razy dziennie. To prawda, że czasami budził was niespodziewanie rano? Tak. Nie niespodziewanie, tylko na rozruch. Myśmy wiedzieli, że dzisiaj przyjedzie nas obudzić. Tak, buntowaliśmy się, ale szybko żeśmy doszli do wniosku, że to nam przynosi sukcesy. Słyszymy oddźwięk, prasa pisze, Stal Mielec rośnie, rodzi postępy, kibice dookoła nas, na zakładzie pracownicy, bo myśmy jeszcze wtedy pracowali. Tak. Tak, no więc oni nam też, byliśmy takimi pupilami też, całe życie sportowe, rozmowy to dookoła nas, piłki nożnej. No więc... Ale trochę czytałem, przeglądając stare gazety, trochę go krytykowali dziennikarze, że jako grający trener, inaczej powiem, jakby usiadł na ławce, trochę więcej by widział niż na boisku. Być może, ale myśmy sobie życzyli jego udziału, bo on nam był potrzebny na bieżąco, już teraz. Czyli czuliście się pewniej na boisku tak, razem tak, z nim. Tak, tak. On nam podpowiadał, kierował i myśmy go słuchali, myśmy łykali to, co wszystko on nam mówi, bo to było mądre. To był naprawdę trener. Proszę pana, gdybym dzisiaj usłyszał ankietę wybrać najlepszego trenera pracującego w Mielcu, to bym bez wahania pokazał Grzeżańczyk. Nie Gajewski? Ja z Gajewskim prowokacyjnie trochę nie, pytał. Ja z Gajewskim nie miałem nic wspólnego. Ja już... Tak, pan przyszedł tak, później, tak. wrócił. Do tego na pewno wrócimy, do tych czasów trenerskich. Tak, czyli tak. Antoni Grzeżańczyk numer 1. Tak, tak. No trzeba pamiętać, że później prowadził wiele znanych no właśnie, nie drużyn, tylko w Polsce. Nie tylko tak. w Polsce i Feyenoord, reprezentację. Austria Wiedeń. Tak jest. I tak. w Grecji również panował, no, pracował, no i reprezentację Polski. Tak, to też, tak, jest, to też tak. jest bardzo istotne. I to mu, proszę pana, prasa wyrzucała. Dlaczego, to ja panu zaraz opowiem.
wspomnę jeszcze rok 37, tak zwany COP, Centralny Okręg Przemysłowy, Mielec, Rzeszów, Dęblica, Stalowa Wola, tam cały wschód Polski. No więc, proszę pana, do tego naszego COP-u przyjeżdżali ludzie do pracy nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. I z Czechosłowacji trafił do Tarnowa, do zakładów azotowych, czeska rodzina o nazwisku Idecz. Składała się z ojca rodziny, matki, dwóch synów i trzeciej córki. Proszę pana, jeden z tych synów to był właśnie Antoś Idecz, który z czasem ożenił się z panią, która przywędrowała po wojnie do Polski z Brzeżan koło Lwowa, i on, zmieniając swoje skompromitowane nazwisko, Idecz, ojciec podpisał Furtlistę, Niemcy otaczali protektoratem Czechosłowację, no więc Antoś przyjął nazwisko Brzeżańczyk od miejscowości urodzenia swojej żony. To się zgadza, bo czytając wiele informacji na temat trenera Brzeżańczyka, często spotyka się takie zdanie, że jego życiorys jest owiany tajemnicą. Tak. Mhm. Dla nas też było długo tajemnicą. Mhm. Ale proszę pana, po latach, kiedy ja trafiłem do pracy unitarną, zastałem ludzi, rówieśników Antoniego, kolegów szkolnych, boiskowych. I oni mi, jak Antoś został trenerem reprezentacji Polski, oni dopiero mi to wszystko powiedzieli. Volksdeutsch jest trenerem reprezentacji. Syn Volksdeutsch, tak, ale no, proszę bardzo. Ból po wojnie był mocno w Polakach zakorzeniony wtedy i dla Polaków było to duże rozczarowanie. Tak, pejoratywne określenie, Dokładnie. Wróćmy w takim razie do tego meczu z Wartą, od którego zaczęliśmy tą miłą i sympatyczną rozmowę. Pamiętam, tak jak pan mówił, pamięta pan ten mecz. To był jeden z pierwszych meczów, który graliście na tak dużym stadionie. Tak. Przy tak dużej liczbie kibiców. Jak nie ugięły wam się nogi, wychodząc na ten stadion? Proszę pana, jakoś nie. Nie. Tego żeśmy się nie bali. A rzeczywiście to był mecz nasz przy tak licznej publiczności. Poznań żył tą piłką nożną. No i Warta to była firma. Firma, oczywiście. A brat Anioły chyba grał w Warcie, tego z Lema, to grał w Warcie. Tak, tak. No więc tam i ten Antoś Brzeżańczyk, proszę pana, chcę wrócić jeszcze do niego. Bo front ruszył w 1945 roku w styczniu. Ruszył na zachód, a więc cała rodzina Ideczów ruszyła z Niemcami, ucieka na zachód. W Poznaniu zatrzymał się Antoś. Do Niemiec RFN wywędrował jego brat starszy i tam został. Także Antoś wypłynął już jako zawodnik Poznania, w Poznaniu. Tak, tak. Tak, proszę pana. No, był już takim głośnym pomocnikiem, dobrym pomocnikiem ligowym. Także ja z tego zapamiętałem Antosia, pamiętałem, bo się już interesowałem nawet składami drużyn. No i dla niego mecz przeciwko Warcie miał podwójne znaczenie. Podejrzewam. Dwa razy zremisowaliście z Wartą, choć Warta była faworytem, to trzeba powiedzieć. Tak, tak. No myśmy musieli grać dogrywkę, a oni weszli. Tak. No to przypomnijmy, to był w ogóle ciekawy sezon, bo też ta liga, rozgrywki piłkarskie po wojnie się kształtowały w Polsce. Tak. I wtedy trzecia liga grała w grupach. A potem były jeszcze takie dodatkowe, zwycięzcy tych grup grali w dwóch grupach czterozespołowych. I wy wtedy graliście, z tego co pamiętam, z Beskidem Andrychów, z Włókniarzem Pabienice i właśnie z Wartą
Poznań i tak. Zwycięzcy tych grup wchodzili do drugiej ligi, tak. A drugie zespoły grały ze sobą w baraż. I wy ten baraż graliście, tak. Dodajmy, że mnie rozgromiliście Beskid Andrychów 6-1, wygraliście też z Włókniarzem Pabianice, tam była jedna porażka też 0-1 z Włókniarzem. No i ten baraż, to było wielkie wydarzenie dla Mielca. Tak, Bzurą, oczywiście. Z Bzurą Chodaków wygrana 3-0. Tak. Trzy bramki Tobolika. Tobolik. Mm. Jak pan ten mecz pamięta? No, pamiętam doskonale, bo to był mecz finałowy. W Lublinie chyba. W Lublinie, na neutralnym boisku. Z Mielca. Przerwa w zakładzie była. Dwa pociągi kibiców za nami przyjechało i wszystkie autobusy, które istniały w USK. Także mieliśmy zaplecze, poparcie ogromne. No, o tej Bzurze nie wiedzieliśmy właściwie nic, nie było czasu rozeznać, wysłać jakiegoś tam zwiadowcę, co oni reprezentują, czym są. Także no, z takim respektem podeszliśmy. No i Tobolik walnął trzy bramki i graliśmy. Wielka radość. Wielka radość. Przyjechaliśmy do Mielca, to nas witali jak świętych. Pierwszy awans w województwie do drugiej ligi. Polonia Przemyśl też awansowała. To epizod. Ale rzeczywiście jako jeden z pierwszych dwóch zespołów weszliście, no wcześniej od Rzeszowa, to dla Mielca też miało znaczenie, bo zawsze była ta rywalizacja mielecko-rzeszowska. Stal Rzeszów też zaraz waszym śladem podążając niebawem zameldowała się w drugiej lidze, potem w pierwszej też zaraz po Stali Mielec. No ale to zderzenie z drugą ligą no już też było brutalne dla was mimo wszystko trochę. Początek był to trudny. Tak, oczywiście trzeba było się z tym pogodzić, do tego dostosować. Nie było innej rady. Także Antoś nas wziął jeszcze mocniej, ale myśmy mu, dla niego zrobilibyśmy wszystko. On tak nas potrafił ująć. Zresztą powoływał się. Czujecie awans? Czujecie, że rośniecie piłkarsko? Myśmy to widzieli, czuli i słyszeli od kibiców. W prasie żeśmy czytali. Także to nas przekonywało do jego metod. Mówił pan, że się trochę buntowaliście, może byliście źli, ale generalnie były wyniki, były sukcesy, bo później przyszedł trener Matias i on też słynął z tej żelaznej ręki, ale tutaj no, jednak czasami ten bunt zawodników, z tego co czytałem, był jednak mocniejszy i w końcu skończyło się odejściem po jednym z epizodów trenera Matiasa w Mielcu. Jaka była różnica między tymi dwoma znakomitymi szkoleniowcami, którzy też, Michał Matias też przecież pracował z reprezentacją? Oczywiście. Proszę pana, trenera Matiasa to ja określam jako urzędnika, urzędującego trenera, a Brzeżańczyk to był przyjaciel i wychowawca, nauczyciel. Taka różnica między nimi była. Pan Matias, jak telefon odbierał, czy dzwonił gdzieś, do niego ktoś, mówi Matias, klękalcie narody, to pan Matias mówi. To był taki bufon trochę, zarozumiały. Zresztą był świetnym piłkarzem. Pogoń Lwów przecież. Lwowiak. Tak, no to też na charakterze jakiś tam, wiadomo, jakieś piętno. I to się trwało całe lata. Później jeszcze Koncewicz. W Mielcu, w Rzeszowie był taki Mikusiński. Tak, też Lwowiak, proszę pana. Wacław Kuchar, w tych nazwisk było lwowskich dużo, no i Kazimierz Górski. No właśnie, Który wyrósł później z tych lwowiaków na czoło. Prawda, że Matias czasami na krześle prowadził trening? Na siedząco? Tak. Trening prowadził kto inny, jego asystent, a on tylko dyrygował tam, podpowiadał. Tak się zdarzało. Taki epizodzik przytoczę panu. Był u nas Rajmund Kapuściński. Już
później wrócił, tak jak był też jedna Matias, z ikon naszego tak, klubu. Tak, tak, proszę pana. No i trening techniczno-taktyczny. Te ćwiczenia techniczne urywają się na Kapuścińsku, bo nie robi to, co trzeba, co ten mu tłumaczy. I w pewnym momencie pan Matias krzyczy: Kapuściński, co masz, głowę na karku czy kapustę? Tak. A może nocnik masz? To zostaw pod łóżkiem i rób do niego. Kibiców prawie pełne trybuny. Śmiech na trybunach, a ten chłopak z płaczem. Bo pamiętaj, że ludzie słuchają. A jak w kawiarni w Wygibusy robisz, to nie patrzą? Taka rozmowa była z Matiasem. Motywacja bardzo surowa. Tak, tak. Mhm. Panie Zenonie, no i co to się stało, że Mielec pan na krótko opuścił, na kilka lat? Zrobiłem błąd w tym czasie. Zrobiłem błąd. Uważam, że za wcześnie odszedłem. Znacznie za wcześnie. Dostałem propozycję z Wisłoki, która grała w tym czasie w drugiej lidze. No, ale później jeszcze ze Stali Rzeszów. Zdecydowałem się na Stal Rzeszów, ponieważ oni zdobyli Puchar Polski, a mnie to i perspektywa rozgrywek europejskich. No więc ta Europa mnie też trochę, także zdecydowałem się tam na Stal Rzeszów. Mhm. Wróćmy jeszcze do czasów znacznie wcześniejszych, bo tak jak pan mówił, do tej edukacji chciałem jeszcze wrócić, tak. Bo przyszedł pan do Mielca już jako młody człowiek po studiach, w tak. pełni wyedukowany. Ruszył pan w ogóle w ten wielki świat z rodzinnego domu już mając tytuł magistra. To tak miało być? Takie wychowanie z domu pan wyniósł, że jednak najpierw nauka, a później mocna próba, proszę kariera? Pana, czy po prostu... Rodzice nam, bo miałem dwóch braci, nie narzucali niczego. Skończyliśmy wszyscy trzej wyższe studia. Ja wybrałem AWF kierunkiem rozwojem sytuacji życiowej, tylko tam mnie to ciągnęło, ta piłka nożna. No, od dziecka pan piłkę tak, nożną, od dziecka. Można powiedzieć, kochał, więc tak, to był tak, naturalny kierunek. Tak. Mhm. Także ja już chciałem to po maturze. Przed maturą już trzeba się było na coś zdecydować, na jakiś kierunek studiów, a z mojego rocznika wyszło sporo poważnych ludzi, między innymi mój kolega Staś Waltoś, profesor UJ-u, tak jest, prawnik. Tak. Pani doktor z domu Działo, Janina Działo, polonistka Uniwersytetu Warszawskiego. Druga polonistka. Profesor Waltoś, autor podręczników z tego. Oczywiście, co oczywiście. I przekleństwo niektórych studentów, którzy muszą się uczyć. Mieliśmy małą przerwę, ponieważ przyniesiono nam bardzo dobrą herbatkę, więc będziemy sobie tutaj w takich warunkach dalej toczyć bardzo przyjemną i sympatyczną rozmowę. Zamknęliśmy trochę wątek piłkarski, no ale pewnie gdzieś tkwiła w panu taka myśl na przyszłość, że kiedy skończy się kariera piłkarska, będzie pan trenerem. No tak, proszę pana. Każdy absolwent Akademii Wychowania Fizycznego jeszcze ze specjalizacją piłki nożnej to czuje, że w przyszłości, wcześniej czy później, chyba do tego zawodu musi trafić. Nie wiem, czy wysoko, czy nie. Każdy w ambicji swojej chciałby jak najwyżej sięgnąć, ale ktoś musi również i młodzież też prowadzić. No i ruszył pan w Polskę, można powiedzieć. Nawet dotarł pan do reprezentacji Polski juniorów i do reprezentacji młodzieżowej. Tak, tak. To mnie zaproponował mi to mój kolega ze studiów, Słaboszowski.
Słaboszewski prowadził reprezentację juniorów. I nie miał drugiego pomocnika do reprezentacji juniorów i on mi sam zaproponował, chodź ze mną. Także ze Słaboszewskim. Tam jako drugi trener pan pracował. Tak. Kilkuletni współpracownik byłem, trzech kolejnych trenerów. Słaboszewski strzelał, to był następny, uciekło mi nazwisko. Także potem mnie powierzono Związek Zawodowy Chemików. Zorganizował reprezentację Związku Zawodowego Chemików i prowadzili rozgrywki tych właśnie reprezentacji poszczególnych zawodów. Także chemicy doszli do finałów i rozgrywali finałowy mecz z Górnikami w Lublinie. Przegraliśmy tylko mecz, ale to i tak było duże zaskoczenie, że chemicy aż tak daleko zaszli. Przypomnijmy, że to były określone czasy i rozgrywki tego typu grup zawodowych, no, były bardzo prestiżowe, miały swoją wymowę i też miały swoje emocje. No i jak to było z powrotem do Mielca? Ktoś sobie przypomniał, że przecież Zenon Książek kiedyś grał w Mielcu, a teraz robi całkiem niezłą karierę jako trener, a my tutaj budujemy duży klub z ambicjami, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, chcemy szkolić jeszcze więcej młodzieży, rozbudowują się obiekty, trzeba zatrudnić Zenona Książka. Już tak było? Tak, już panu to wyjaśnię. Proszę pana, Polski Związek Piłki Nożnej organizował narady szkoleniowe trenerów, na którym mnie zaproszono również przez PZPN, na który przyjechał Kazimierski. A ja wcześniej byłem na Europejskiej Konferencji Trenerów organizowana przez UEFA. Z każdego kraju po dwóch, więc trener Górski, a mnie jako do Towarzystwa Drugiego Polski Związek Piłki Nożnej wyznaczył. No więc Kazimierski, jak zobaczył mnie razem z Górskim na tej naradzie, to od razu... A znaliście się wcześniej z panem Kazimierskim? Tak, proszę pana, ja Kazimierskiego pamiętam jeszcze z okresu zawodniczego. On wtedy był takim początkującym działaczem. Zaczynał od boksu. Od boksu, tak. On był gościem naszego poprzedniego odcinka i też właśnie wspominał o tym. I padła propozycja. Zenon wraca i do Mielca. No właśnie. No i miał pan, też trzeba powiedzieć, trochę szczęścia, bo znalazł się pan w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Tak. Stal zdobywa Mistrzostwo Polski pod wodzą węgierskiego trenera Karolego Konty. Przygotowuje się do nowego sezonu, bardzo ważnego, no bo mistrz Polski, jest zawsze ta zasada, bij mistrza. Debiut w europejskich pucharach, jest sierpień, obóz przygotowawczy w Zakopanem, przebieżka pod górę. Trener Konta poczuł się źle i okazało się, że ta choroba serca przeszkadza mu w dalszej pracy w Mielcu. Zdecydował się na powrót do Budapesztu i swoją szansę dostaje młodziutki szkoleniowiec Aleksander Brzyniak, a więc dzisiaj chwalimy trenera Szulczka, że w tak młodym wieku debiutował jako trener ekstraklasy, a wtedy w Mielcu mistrz Polski miał trenera również w wieku 29 lat, Aleksandra Brożeniaka, a jego asystentem został Zenon Książek. Tak mi zaproponowano. Chętnie się zgodziłem. To dla mnie był również awans mistrz Polski. Jacy zawodnicy w tym czasie byli w sali Mielec, to każdemu by to zaimponowało. Także z przyjemnością się do tego... No i perspektywa też debiutu w pucharach. Tak, właśnie. No i ten pierwszy, Czerwona Zvezda. Okazało się, proszę pana, że ta Czerwona Zvezda jeszcze dla nas była za trudnym przeciwnikiem, a szczególnie częściej ogranym w europejskich pucharach. Czyli doświadczenie. Tak. Ale w tym Belgradzie można było lepszy wynik osiągnąć. Tak, Wszyscy żałują, tak jak rozmawiam z byłymi zawodnikami, większość z nich żałuje tego meczu wyjazdowego. No właśnie. Dwie wspaniałe sytuacje Grzegorza Lato
I mogło się różnie potoczyć. Tak, tak. Mhm. Pewnie nie spodziewał się pan, że w tym pierwszym sezonie będzie pan od razu pierwszym trenerem. No właśnie, no, na to nie liczyłem. Ja byłem zadowolony z tego, co mam. No. O tym za chwilę, ale jeszcze chciałem zapytać, zwykle w tamtych czasach drugi trener, asystent zajmował się tym rozpracowaniem rywali. Jeździł pan dużo, podglądał pan inne zespoły? Proszę pana, pamiętam mecz z Czerwoną Zvezdą. Trenerem był kto wtedy? Miljanić. Miljanić tam, ale u nas kto był pierwszym trenerem? Z Czerwonej Zvezdy? Nie, u nas. Wstali, kiedy graliście tak. Z Czerwoną? Trener Brożyniak. O, Brożyniak, no właśnie. No więc na pierwszy mecz taki rekonesans. Wysłano mnie jako drugiego trenera do Belgradu, bo grali mecz z Partizanem Belgrad. Czyli derby miejscowe. Tak, derby miejscowe, proszę pana. No więc pojechałem tam z jednym z działaczy. Taki Klich był działacz. Może pan słyszał. Pojechaliśmy obydwaj. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci, szczególnie przez sekretarza takiego urzędującego, no i Miljanića. Też taki był przyjazny. Także u nas wcześniej był na rekonesansie drugi trener Miljanića, Zdravko Nedeljković. Był u nas, pojechałem do nich, chciałem zobaczyć trening. No jest trening, tam właśnie trenują. Ktoś mi tam z działaczy prowadził. Jak ten Nedeljković, bo Miljanić jeszcze mnie nie znał, zobaczył, że ja jestem na trybunach, trenowali stałe fragmenty gry, koniec meczu. Koniec treningu. Tak, no ale spotkaliśmy się, nawet mam zdjęcie z Miljaniciem, jak do nas przyjechali do Stali Mielec. Bo tam żeśmy się zaprzyjaźnili. Jak przyjechał do Krakowa, bo w Krakowie graliśmy ten mecz, u nas stadion był wtedy jeszcze tak. W Pieluchach. No więc proszę pana, ten Miljanić mi proponuje, pokaż mi Kraków, jestem tutaj pierwszy raz. A nie, dobrze, chodź, pokażę ci, ale tylko w ramach plant, w starym Mielcu, w starym Krakowie. No dobrze, no więc... No wszystko blisko. Tak. Poprowadziłem go, pokazałem uniwersytet i inne zabytki. No i zaprosiłem go w końcu na kawę pod ratusz. Tam była taka kawiarenka w tym czasie. Od tego czasu żeśmy się zaprzyjaźnili. Jak przyjechał Miljanić już z Realem Madryt, to odświeżyliśmy tą znajomość. No i na tematy piłkarskie, owszem, zaczęliśmy rozmawiać. I ja go zapytałem, powiedz mi, jak przyjąłeś, skąd wiedziałeś, jaką wartość reprezentuje Stal Mielec? A no, był ten Zdravko Nedeljković, ale wiesz co, niewiele mi tam ciekawego powiedział. Dobrze się kryliście. Nie, ale w końcu mi zadaje pytanie, jak przyjechał już z Madrytem. Powiedz mi, co sądzisz o tamtej Czerwonej Zvezdzie? Byłeś u nas i jakie notatki wyniosłeś, w jaki sposób to robiłeś? No więc ja mu dałem swoje notatki i sposób rejestracji, co ja, na co zwracałem uwagę. Spodobało mu się to, nie wiem, czy to tylko kurtuazja z jego strony, grzeczność, ale dasz mi to? Dałem mu to, to ja teraz będę korzystał z twojego doświadczenia. To był dla mnie zaszczyt, Miljanić.
ostatnio. Znakomity trener, który tak. w międzyczasie, między Sveną a Realem Madryt trenował reprezentację Jugosławii na Mistrzostwach Świata, tak. ale z Polską 1-2 przegrał w drugiej rundzie. Tak. Panie Zenonie, sezon 73-74, rozczarowanie Stali Mielec, dlatego pokazuję cudzysłów, bo zespół był mistrzem Polski, no i kibice oczekiwali, że pewnie tak już będzie co sezon, a tu jednak pewne problemy przyszły. Cały czas w czołówce, trzecie, czwarte, piąte miejsce przewijało się, tak. ale kibice chcieli czegoś więcej. Tak. No więc coś chyba w drużynie się też złego działo. Proszę pana, ja byłem trenerem w tym czasie. Zdobyłem wicemistrzostwo Polski, ale mówimy o tym sezonie jeszcze tym po mistrzostwie. Megalomania naszych działaczy, wygórowane ambicje. Oni sobie wyobrażali, że jak raz zdobyli mistrzostwo, to będzie to permanentnie, a to się tak nie da. Jako trenera do współpracy ze sobą zaprosiłem Oresta Leńczyka. Prowadziliśmy razem. Wicemistrzostwo Polski. Gratulacje zbieraliśmy ze wszystkich, z zakładu, z klubu, z Polski. Wydawało się nam, że będziemy mogli spokojnie pracować dalej z Orestem Leńczykiem. A działacze? Ale pierwszy sygnał, proszę pana, dostałem od prezesa urzędującego, który prowadził co tydzień w poniedziałek tak zwane operatywki z udziałem wszystkich trenerów, omawialiśmy mecze. Tak, wszędzie te operatywki były. Tak, tak. No więc ja też już nie pamiętam, z kim graliśmy, zremisowaliśmy i złożyłem sprawozdanie, a prezes urzędujący mówi, że zespół wczoraj grał bez konceptu. Bez koncepcji. Urzędujący, czyli pan Kazimierski. Tak, tak. Mój przyjaciel. Zapytałem go, panie prezesie. Rówieśnikami jesteś. Proszę? Rówieśnikami jesteś. Tak, tak. Trzech nas było w klubie. Proszę pana, no więc ja go zapytam, w czym się to wyrażała, ta brak koncepcji. Nie odpowiedział na to nic, ale to był dla mnie pierwszy sygnał, że coś koło naszego duetu trenerskiego się dzieje. A inny sygnał wyczytałem w Sporcie. Redaktor pisze, że od nowego sezonu trener z Warszawy... Ziętara. Ziętara. Od nowego sezonu będzie prowadził zespół ligowy na południu Polski. Ja zaczynam kojarzyć. Połączył pan elementy. To już wiem, co się dzieje. Tak. Zaczęliśmy jeszcze okres przygotowawczy, ale zostałem zaproszony do zakładu. Dwóch panów prezesów dziękują mi i informują mnie, że trenerem będzie już Ziętara. Tego Oresta Brzęcika, Oresta bagatelizowali, wręcz go. No, historia pokazała, że też znakomity trener tak, i pracował jeszcze wiele, wiele lat. Był trenerem pierwszym, najważniejszym trenerem w lidze swego czasu. Był najlepszym trenerem w okręgu krakowskim. To coś znaczy. Tak. Zgadza się. Ja jeszcze bym wrócił do tego sezonu pierwszego, w którym pan pracował najpierw z trenerem Brożyniakiem, żeby troszkę dzisiaj młodszym kibicom pokazać kontekst, bo pan doskonale się orientuje dzisiaj w realiach. Wie pan, jak sytuacja punktowa wygląda, walka o utrzymanie, drugi sezon z rzędu. A wtedy trener Brożyniak, aż takiej pamięci do liczby nie mam, więc sobie zapisałem, został zwolniony po meczu z Górnikiem Zabrze, przegranym 0-1. To był koniec marca 1974 roku. Mieliśmy wtedy 5 punktów straty do lidera. Na czwartym miejscu była Stal. 5 punktów straty do lidera i tylko jeden punkt straty do miejsca premiowanego grą w pucharach.
Więc no, dla dzisiejszych kibiców w Stali Mielec to sytuacja marzenie. Tak. Marzyliby, żeby taki, żeby taka sytuacja w ogóle teoretycznie miała miejsce. Wtedy było to, rozgoryczenie. Te puchary przegraliście meczem z Odrą Opole 0-4, bo przypomnijmy, jeszcze wtedy to była taka kuriozalna decyzja, że drużyny do pucharów zgłosiło się 3 kolejki przed końcem sezonu, bo były Mistrzostwa Świata w Niemczech, tak, i sezon został dokończony po. Tak. I wy później 3 mecze wygraliście, i to w pięknym stylu, między innymi z Legią Warszawa 3-1. Zajęliście to 3. miejsce, ale w pucharach zagrał ktoś inny. Czego zabrakło wtedy? Czy trener Brożyniak mimo wszystko był jednak za młody? Tu już były wielkie gwiazdy rodzące się wielkiej przyszłej reprezentacji Polski, przyszłych medalistów, mistrzowie Polski. Co było, czego zabrakło? Że jednak mieliście wszystko ku temu, żeby odnieść sukces, i jednak tego punkciku zabrakło? Proszę pana, to by już była kuriozalna sprawa. To decyzja była PZPN. Tak. Myśmy zajęli to premiowane miejsce, ale Legia. Tak, to już była Legia. Za późno. Tak, i Legia nas wyprzedziła wszystko. Tylko przy biurku. Tak to wyglądało. Ale wtedy jeszcze mieliście wszystko w swoich nogach. Stał mecz z Odrą Opole. Tak. Nawet remis dawał te puchary, a jednak no, niestety nie udało się. I ta porażka 0-4 no, tak dosyć boleśnie była. Tak, przyjęta. Pewno. To się nie zdarzało nam, taka porażka. Odwrotnie. Myśmy potrafili wygrywać wyższe wyniki, a tym razem... Mówił pan o tym sezonie następnym, 7-4, 7-5, ale po drodze też były wspaniałe rzeczy, bo no, graliście z Barceloną. Stal Mielec z Barceloną. No, dzisiaj brzmi to tak, no, tak. No, proszę pana. Niewiarygodnie. A wtedy no, Stal Mielec, Witold Karaś, Zygmunt Kukla kontra Johan Cruyff i Neskens. Proszę pana, w tym okresie... A pan na ławce trenerskiej. Ja miałem wielkie szczęście, że wyjeżdżaliśmy i graliśmy z wielkimi słowami. Dostaliśmy zaproszenie na Majorkę. Tak jest. I na ten turniej. To był na tym turnieju, dokładnie. Barcelona, Austria, Wiedeń, Real Palma de Mallorca, tak, i my czwarty zespół. Tak, tak, proszę pana. No więc z tą sławną Barceloną przegraliśmy 1-0 tylko z karnego. Rzeszny sfaulował Cruyffa w polu karnym i Neskens zamienił to na bramkę. Ale przez to tego sędziego kibice z tej Majorki obrzucili go takimi poduszkami, które każdy kibic dostawał, bo to trybuny były betonowe. To obrzucili go tymi poduszkami z niezadowolenia. Kibice byli po waszej stronie. Tak. Zdecydowanie. Tak, tak. Barcelona wygrała 2-1, tak chciałem się upewnić, sprawdzić. Witold Karaś strzelił bramkę, bo był też naszym gościem. No i podobno, tak przyznał się ostatnio też, że tam działacze za nim też chodzili, spodobał im się jako ten gracz Stali Mielec. No, być może, być może. Graliście też ze słynną drużyną argentyńską Estudiantes. O, też byliście proszę pana, do dzisiaj w Argentynie. No i też z kolei z Argentyną, z tymi Argentyńczykami wygraliście 2-1. Tak. Mimo tego, że sędzia robił wszystko, żeby tak się nie stało. Proszę pana, ten wyjazd wspominają do dzisiaj nie tylko zawodnicy, którzy w tym uczestniczyli. Kibice wszyscy pamiętają o tym. To był miesięczny wyjazd w inny świat, na południe, do Ameryki Południowej. Także wyniki osiągnęliśmy tam zadowalające. Przewędrowaliśmy przez Argentynę jakieś 10 tysięcy kilometrów autobusami, samolotami. I graliście, trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, dzisiaj również niewyobrażalna, graliście mecze dzień po dniu. Tak i było. Raz czy dwa takie sytuacje, bo tam się pieniądz liczył dla tego. A to prawda, że graliście też takie mecze nieoficjalne, że nie wszyscy o nich wiedzieli?
Proszę pana. Dzisiaj można już powiedzieć. Tak, oczywiście. Ile tego było, ja się tym nie interesowałem, ale był z nami dyrektor do spraw ekonomicznych zakładu. On był kierownikiem naszej całej ekipy. No więc on się tam dogadywał, ale tylko po to, żeby zawodnikom też jakoś premiować ten mecz. Nie za darmo. Tak, to główny wątek wysiłek ogromny. Tak. Trzeba dodać, że to już był czas po Mistrzostwach Świata, więc tak. Grzegorz Lato nie był tylko królem strzelców Ligi Polskiej, ale był medalistą Mistrzostw Świata i królem strzelców. Proszę pana, pierwszy mecz. Wyszliśmy na boisko, pierwszy mecz po przyjeździe tam. Pełna trybuna, pełne trybuny. Kibice siedzą za mną za siatką. Wyszli nasi chłopcy na boisko, na rozgrzewkę. To wszyscy mi się pytają, numero Lato, numero Lato. Siete, musiałem odpowiadać, proszę pana. Także oni Latę wspominali tak bardzo serdecznie, ponieważ jakiś mecz w okresie Mistrzostw Świata w RFN-ie nasi potraktowali poważnie Niemców? Nie, no to chyba o mecz z Włochami chodzi. Z Włochami. Trzeci tak, mecz grupowy. Tak. Tak. Chociaż o tym meczu też krążą tak, legendy. Tak. Natomiast tak, wygraliśmy i dzięki temu nie ma żadnych wątpliwości. Tak. Nam krążą plotki o tym, co zrobił Robert Gadocha, ale to nie nasza sprawa. Herbatka stygnie. No, dziękuję. Proszę się napić, a ja będę kolejne pytania tutaj zadawał. Jeżeli nie mamy tyle czasu dzisiaj, żeby opowiedzieć wszystko o tym, co się działo w Argentynie, ale polecam, bo jest dostępne są archiwalne wydania gazet w czytelniach i pan taki pisał dziennik wspomnień z Argentyny i to wszystko opublikowały Nowiny. To było kilkanaście odcinków. Tak. I nie pisał pan tam tylko o meczach, ale również o tym, co się działo. Oczywiście. Poza No mogę panu. Tam było kilka sytuacji mrożących krew w żyłach. Różnie to bywało, ale w sumie było to piękne. Piękny wyjazd. Proszę pana, niezapomniane spotkanie z Polonią argentyńską. Rodzina, polska rodzina składająca się z trzech pokoleń. Dziadkowie, rodzice, wnuki i prawnuki. Proszę pana, zaprosili nas na spotkanie przy ognisku. W tym czasie ta rodzina zaczęła śpiewać po polsku. Nie mogłoby zabraknąć na swojską nutę naszej polskich krakowiaków i innych, ale zaśpiewali. Nad moją kołyską mama się schylała. Do dzisiaj nie mogę mówić spokojnie. I po polsku patrzeć, bo już nauczała. Ojcze nasz i zdrowaś i skład apostolski, abyś synu nigdy nie zapomniał Polski. Wzruszające historie. Tak. Trzeba dodać, w ich wykonaniu. Że to byli ludzie, którzy zwykle emigrowali w czasie wojny. Tak. I później tak się ich sytuacja potoczyła, że nie bardzo mogli już wrócić. Tak. Wiadomo, co się oczywiście działo w Polsce wtedy. Tak. I nie chcieli wracać, a że wyemigrowali do Argentyny, tam zapuścili korzenie. Tak. I tam zostali. I wiele osób tam zostało do końca swoich dni. Tak. Tak. Wszyscy, proszę pana, spotkaliśmy stolarza spod Kolbuszowej. On do nas przyszedł ze łzami w oczach. Od 27 roku, kiedy tam wyjechał, nie był w Polsce. On tęsknił, żeby zobaczyć kogoś z nas. Każda taka wizyta to jest właśnie okazja do wspomnień. Tak samo było w Stanach Zjednoczonych, też zdarzało się, że tam piłkarze wyjeżdżali. No a jak to było z tą nocną wyprawą piłkarzy w miasto i spotkanie z żołnierzami, którzy wzięli ich chyba za terrorystów, czy za...
w Argentynie, tak. No, to było w pierwszym czy drugim dniu przyjazdu. No, wieczorkiem, no to chłopcy, przespacerujemy, zobaczymy kawałek miasta. No więc wyszli. Kukla, Koszyński, Janus. Czyli sami tacy, no, no tak, 90 wzrostu, barczyści, no, wysocy. I na sąsiedniej ulicy jakaś bitwa była. Ktoś tam nabałaganił. Policja wpadła, przyjechała, a tu jest trzech takich obcych. No i do nich wylegitymowali. Dopiero jak zobaczyli, że to są Polacy i piłkarze, no to w porządku. Ale tak się im upiekło. Proszę? Chwila strachu była. Chwila strachu była. Tak, oczywiście. A jeszcze mam takie pytanie trochę z mojej branży dziennikarskiej. Czy wtedy, jak pan pisał te wspomnienia, czy wszystko, co pan napisał, opublikowano wtedy, czy cenzura niektórych fragmentów nie przepuściła? Niektóre nie. Proszę pana, szczególnie to spotkanie z tymi Polakami, kilka pokoleń Polaków, rodzina, o tej modlitwie, tego nie zamieścił Filipowicz, a wziął ode mnie, tylko przyjechał po nas na lotnisko do Warszawy i już ode mnie to ciągnął i tego nie napisał. Wie pan, jakie czasy były? Takie czasy były. Ale myśmy to często śpiewali i ile razy słyszałem to, to wracałem wspomnieniem do tego argentyńskiego ogniska. To było piękne. Panie trenerze, czas, że tak powiem, mamy ograniczony, a tematów jeszcze mnóstwo i każdy jest coraz bardziej ciekawy. Pan, jak obejmował stanowisko pierwszego trenera, to za każdym razem była to taka rola ratownika, można powiedzieć. Tak. Zastąpił pan trenera Brożeniaka pod koniec sezonu. No i drugi raz taka sama historia miała miejsce w sezonie 78-79. Z Pawlikańcem. Tak, z Konstantym Pawlikańcem. Wtedy był pan trenerem rezerw, a pan Konstanty Pawlikaniec z kilkoma zawodnikami nie mógł się dogadać, ale najbardziej z Andrzejem Szarmachem i wysłał go do rezerw. A pan powiedział, no gdzie, król strzelców Igrzysk Olimpijskich, no, będzie grał w rezerwach. Tak to było, proszę pana. Ja byłem drugim trenerem z tym Pawlikańcem, a równocześnie prowadziłem drugi zespół seniorów w trzeciej lidze. Trzecia Liga Stal Mielec była drugą trzecioligową rezerwą w pierwszej lidze. Legia tylko miała w trzeciej lidze i my. Także, no rzeczywiście, przychodzi mecz z Łańcutem w trzeciej lidze, mam jechać i Pawlikaniec mi mówi, masz dzisiaj ta wzmocnienia Andrzeja Szarmacha. Początkowo, dobrze, będzie takie wzmocnienie, przyda się, ale po chwili przychodzi mi refleksja. Andrzej Szarmach to jest wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik olimpiady, kolejnych mistrzostw świata i mam go wozić po boiskach prowincjonalnych. Przyszły jeszcze reprezentant Polski. Idę do Kazimierskiego i mówię mu, Edziu, taka sytuacja. Uważam, że nie powinienem ciągnąć Szarmacha do Łańcuta. Dlaczego? Były reprezentant i jeszcze przyszły reprezentant Polski, w czym się nie pomyliłem. On mówi, masz rację. Nie, on nie może jechać. Ale tym się naraziłem Pawlikańcowi. No, ale wszystko jedno. Andrzej mi to... Ale to nie był już taki punkt kulminacyjny, który raczej no, wskazywał Pawlikańca na odejście chyba z Mielca? Tak, no właśnie, ten konflikt ze Szarmachem. Bo to już był, to doszło do takiego, stanu, że... Do takiej sytuacji, że to już nie mogło trwać dłużej.
Różnie mówiono o Andrzeju Szarmachu i jego grze w Mielcu. Szczególnie osoby, które chodziły wtedy na mecze i oglądały i mówiły, że to już nie był ten sam zawodnik co wcześniej, że troszkę czasami nie było u niego widać zaangażowania, ale jak się przegląda liczby, Szarmach strzelał wtedy najwięcej bramek dla Stali. Oczywiście. Proszę pana. A napastnika rozlicza się tak, ze strzelonych goli. Tak. Proszę pana, ja nie zauważyłem w tamtym czasie czegoś, czego by mu można wyrzucić. Przecież on nie zasługiwał na to. Nie był taki błyszczący, pracujący zawodnik, ale to, co on potrafił... No i umówmy się, Grzegorz Lato też nie był tytanem pracy na treningach, no. Więc tutaj no, liczy się to, co na boisku, prawda? Tak, proszę pana, ja do Grzegorza Lato ja nie mogę mieć żadnych pretensji. W tym czasie, kiedy ja z nimi pracowałem, proszę pana, miałem zwyczaj, każdy trening przygotowany na kartce, na piśmie. I przed meczem, przed treningiem, ja im mówiłem, dzisiaj mamy to, to i to, tyle razy powtórzyć, zrobić te. Także oni wiedzieli, na co ich czeka i jakbym się tylko im czegoś dorożył jeszcze, coś więcej, to o pancerze, o tym pan nie mówił. Ale zaangażowaniem trenowali wielu. Oni zdawali sobie sprawę, że trzeba pracować. Ambitni byli. Pawlikańcowi dano dopracować do końca rundy. Tak. Na koniec jeszcze wygrał z Legią 1-0, co zawsze no, ma wymowę. Ma swoją wymowę. Ma swoją wymowę, zawsze mecze z Legią. No i tak parę dni później zebrało się gremium w klubie i jednak stwierdziło, że będzie zmiana. Jak pan ten moment wspomina, kiedy znowu dostał pan szansę jako pierwszy trener? Na siódmym miejscu była wtedy tak, Stal. Tak. No przyznam się panu, że bez wielkiego entuzjazmu. Bez wielkiego entuzjazmu. Bo ten konflikt z Szarmachem to nie był jedyny konflikt, jaki Pawlikaniec tak, miał tak, w drużynie. Tak, to trzeba sobie raz powiedzieć. Tak, też. Mhm. No. On ze mną, widzi pan, o tego Szarmacha, też. On już był w stosunku do mnie zupełnie innym człowiekiem. A ja go znałem jeszcze z czasów studenckich. Proszę pana, myśmy się spotykali na kursach doszkoleniowych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego, specjalistów piłki nożnej. Także myśmy się znali dużo wcześniej. Ja go też bliżej poznałem przez Andrzeja Strejlała. No i przejął pan drużynę i skończyliście na bardzo dobrym, bo trzecim miejscu. Tak. I znowu udało się awansować do europejskich tak. pucharów. I być może ta przygoda trwałaby dłużej, tylko na tych Duńczykach się potknęliście. No, co to się stało? Proszę pana, no pierwszy mecz wygraliśmy. 1-1. 1-1. W Orchus 1-1. Tak, ale wcześniejszy mecz eliminacyjny. Dobra, dobra. No, 1-1. Tam przyjechaliśmy do domu, oni do nas. Ja wiedziałem, że przyjadą, będą murować bramkę. Bo ten 1-1... Dawał wam awans, tak, bo wtedy oczywiście. Bramka na wyjeździe. No więc proszę pana, ostrzegam zawodników przed meczem, w przerwie meczu, podczas meczu jeszcze przypominałem. Widzicie, co oni planują, co oni chcą? Liczą tylko na kontrę. Gramy tak, że mnóstwo okazji, ale nic nie wychodziło. Takie przeszkody nam postawili, że... I pod koniec meczu, proszę pana... 10 minut przed końcem. Tak. Boguś Skiba zawalił sprawę. On chciał strzelać bramki, poszedł do przodu i zostawił swojego przeciwnika. Ci to wykorzystali 1-0. Tak, tak to było. Jeszcze było 10 minut. No właśnie. Był szturm na bramkę? Ja jestem za młody, żeby pamiętać. Nie tak. Kleiło się. No, nie, nie, nic nie wychodziło. Przewaga ogromna, oni się zachłysnęli tym. Liczyli, w każdej chwili mogą strzelić bramkę, a tu nic i nic. Parę minut do końca udało się mu.
Bogusz Szkiba to jest. Małym wytłumaczeniem może być fakt, że ten zespół już był w przebudowie. Tak, to już był coraz młodszy. Odeszło tak. Kilku zawodników doświadczonych, tak. Nie było już wyraźnie odmłodzony zespół. Nie było Sekulskiego, no, był jeszcze tak. Grzegorz Lato. On był chyba wtedy chory, jak był pierwszy mecz, tak. z tego co pamiętam. No i znowu rozczarowanie, bo wydawało się, że jest szansa, żeby w tej Europie zawalczyć, tym bardziej, że już piękny stadion był, światła już tam były tak. Przygotowane do postawienia. Zaplecze to pod trybunami zostało właśnie wtedy ukończone. Już szatnie tak, były, już było luksus, były wtedy. Nie było się czego wstydzić. Znaczy wstydzić. Wiele osób mówi, że to był obiekt numer jeden w Polsce wtedy. Tak, to był jeden z ładniejszych stadionów w Polsce. Brakowało jeszcze właśnie tego światła. No i jak myśli pan, ta porażka w pucharach zaważyła, że zdecydowano się ściągnąć z Rzeszowa trenera Mieczysława Kruka? Nie, proszę pana, jak Kruka ściągnąłem sam do pomocy ze sobą. No tak, ale tak. Później pana zastąpił. Tak. I tu, proszę pana, nasza przyjaźń się skończyła w tym momencie. On w stosunku do mnie nie zagrał fair. Tak to bywa czasami w świecie tak, trenerskim. Tak. Dzisiaj to już jest częściej takie sytuacje, wtedy może jeszcze nie. Czyli nie spodziewał się pan takiego rozstrzygnięcia? Nie. A nasi działacze, wie pan się czym kierowali? Tym, że Kruk to jest siostrzeńcem Koncewicza. Koncewicza, tak. Do tych koneksji rodzinnych chyba też ma pan pecha, bo w 1986 roku, jak pan po raz trzeci był trenerem, to zastąpił pana Włodzimierz Jakubowski, spowinowacony z trenerem Łazarkiem. Tego nie wiedziałem. Tego tak, nie a trener wiedziałem. Łazarek wtedy został świeżo namaszczony na trenera reprezentacji Polski. Po mundialu w Nie wcześniej? Meksyku. Nie, bo to był 86 rok, jak przegraliśmy w Meksyku na mundialu. Odpadliśmy, trener Piechniczek zrezygnował. No ale te lata 80, bo tak płynnie przeszliśmy, to już inna piłka nożna, prawda? Tak. Zespół był zupełnie odnowiony, odmłodzony. Jak patrzę na te zdjęcia z tamtego okresu, to już nie to samo. Ale w ogóle w polskiej piłce zaczęło się źle dziać. Ja znalazłem taki wywiad z panem w nowinach i tutaj mam dwa takie cytaty. Bardzo mocno denerwują mnie różne kombinacje przy ustawianiu wyników meczów. Wtedy było takie apogeum tych kombinacji. Tak, tak proszę pana. Proszę pana, zdobyłem wicemistrzostwo Polski. Sukces. Ale działaczy to nie zadowoliło, proszę pana. Zaangażowali Ziętarę, zdobyli drugie Mistrzostwo Polski, a mnie w Wicemistrzostwo Polski nikt nie pomógł w niczym. Nie no, mieliście wtedy tak zdecydowaną przewagę. Ruch był pierwszy, też był tak, niedoścignięty. Tak, tylko ale, albo oni, albo my. Tak, ale za wami no to była przepaść wtedy. Tak. To było bardzo, bardzo pewne. Nie pamiętam jaka różnica punktowa, ale na pewno dosyć spora. I na koniec jeszcze o tym wątku łowienia talentów chciałem z panem rozmawiać, bo też pan miał dobrą rękę. I też kolejny cytat z wywiadu z panem. Powiedział pan coś takiego: o wartości zawodnika decydują nie tylko umiejętności czysto piłkarskie, ale także wartości ludzkie i intelektualne. Oczywiście. Czyli szukał pan zawodników, którzy myślą z głowką, mówiąc tak trywialnie, z głowką na garku. Oczywiście. I kilku graczy, którzy później no, też się wyraźnie zaznaczyli w Stali Mielec, no to były pana odkrycia. Chyba Janusz Stawarz? Janusz Stawarz, ja go ściągnąłem z Tarnowa. Bracia Padwińscy chyba? Tarnowianie. Padwiński to jest nasz. Ja tu zaraz panu pokażę. Tych naszych wychowanków. Czyli tak reasumując, Janusz Stawarz, Kazimierz Buda, bracia Padwińscy, to pana wnuk. Tak, no, tak, tak. Pana wynalazki, można powiedzieć. No tak, i wychowankowie. Wychowankowie. Do pewnego stopnia, tak. I właśnie tymi kryteriami pan się kierował wtedy? Szukał zawodników, którzy będą no, myśleć na boisku. Oczywiście. Nie było to oczywiste w tamtych czasach. Tak, nie znosiłem
bezgłowych. Jeździec bez głowy. Zawodnik musi myśleć. Musi myśleć, musi swoją myśl wkładać w grę, a nie tylko biegać bezmyślnie i kopać. Długo pan zajmował się tym wyszukiwaniem talentów i z powodzeniem, bo pamiętam, jak ja byłem w czwartej klasie szkoły podstawowej, były takie turnieje organizowane dla klas czwartych ze całego miasta. Co sobotę graliśmy i pan tam zawsze z takim dużym notesem chodził i wyłapywał tych chłopaków. I ściągaliśmy ich do klasy sportowej. Do szkoły podstawowej numer 6 wtedy, która była no właśnie. Sportowa. Jak pan tak z dzisiejszej perspektywy patrzy na swoją karierę i piłkarską, i trenerską? Bo tak jak mówię, no kilka życiorysów można by z pana CV utworzyć. Trenerzy mogliby pomarzyć o takich dokonaniach trenerskich, jakie pan ma w swoim dorobku. Proszę pana, każdy człowiek dochodzi do pewnego okresu życia i zastanawia się nad bilansem swojej działalności. Czy może być zadowolony, czy raczej nie? Wystarczyło to, co zrobił, czy za mało? No więc ja byłem w takim okresie, bo ja dzisiaj już mam 91 lat, proszę pana. Ja już mam wszystko za sobą. Ale ciągle bym jednak w tamtym okresie chciał jeszcze coś zmienić, gdyby można było cofnąć w świat. Inaczej bym postąpił, inaczej bym się zachował, inaczej bym to rozegrał. W poszczególnych meczach? W poszczególnych Nawet i w meczach. Czasami o wyniku decydują detale, niuanse. Tak. Ja jestem w stosunku do siebie bardzo wymagającym, krytycznym. Potrafię siebie ocenić bardzo surowo, ale zmieniłbym trochę. Ja mogę tylko powiedzieć, że nasze pokolenie zazdrości tamtych czasów naszym rodzicom, dziadkom, że mogli to oglądać i przeżywać, a my cały czas czekamy może jeszcze kiedyś do takich wielkich sukcesów, jak pod wodzą pana Zenona Książka Stal Mielec doczeka. Dziękuję pięknie za bardzo miłą, sympatyczną rozmowę. Dziękuję pięknie. To był kolejny odcinek z cyklu Stalowe Wspomnienia, a naszym gościem był były trener Stali Mielec z wielkimi osiągnięciami, z wielkimi sukcesami, Zenon Książek. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję pięknie.